Warszawa nadaje. Dzień dobry. Tu Wojciech Tymowski, gospodarz podcastu Warszawa nadaje. Tym razem idziemy w odwiedziny do Wiślanych Wodniaków. Najpierw wędrujemy po porcie Czerniakowskim z jego kapitanem Pawłem Zagajewskim. Oglądamy łodzie, a także barki, które służą jako całoroczne mieszkania na wodzie. Ale uwaga, jeśli ktoś z Państwa chciałby teraz w Warszawie mieć łódkę i pływać nią po Wiśle i cumować ją w porcie Czerniakowskim, to trzeba się ustawić w kolejkę i czekać, aż zwolni się miejsce. Odwiedziliśmy jednak dwóch szczęściarzy, którzy po Wiśle pływają od lat, mają swoje miejsce w porcie, mają swoje drewniane łodzie i mogą o swojej pasji opowiadać bez końca. To dwaj fotoreporterzy, Jacek Marczewski z Gazety Wyborczej i Maksymilian Rigamonti z Dziennika Gazety Prawnej, zakochani w Wiśle. Rozmawiamy na łodzi, która czasami lekko kołysze, a nasi gospodarze wspominają przygody na rzece, kiedy fale zalewają łódkę i trzeba ratować się, pomagając jedni drugim. Na ogół jednak w ich opowieści pływanie po Wiśle to wygaszająca adrenalinę cisza, pusta rzeka, dzikie zwierzęta obwąchujące przymocowaną do brzegu łódkę. A nadwiślański piasek podobno piękniej skrzypi pod stopami niż ten na Karaibach. Jacek zresztą mówi, że ten piasek nie skrzypi, tylko śpiewa. Na zakończenie Stanisław Łubieński, pisarz, publicysta i bloger, znany m.in. z licznych publikacji o przyrodzie, tym razem odczyta swój felieton o Wiśle. A teraz zapraszam już na spacer po porcie Czerniakowskim. Z ulicy Stolicy. Dzień dobry Państwu. Mamy dzisiaj dzień pracy w bardzo przyjemnych okolicznościach. Jesteśmy nad Wisłą, stoimy na grobli. Z jednej strony widać Wisłę, z drugiej strony kanał portu Czerniakowskiego z cumującymi łodziami różnymi. To jest zresztą cel naszej dzisiejszej wędrówki. Wejdziemy do portu Czerniakowskiego i będziemy tam rozmawiać o wodniackich pasjach i aktywnościach warszawiaków. Dlatego tu jesteśmy, ale najpierw poszukamy swojego przewodnika. To najważniejsza osoba w porcie, powinien być w tym niebieskim budynku. Idziemy, szukamy. Jesteśmy przed budynkiem, który ma napis Bosmanat Portu. O, wiadomo, że jesteśmy w Bosmanacie, gdyż jest tu wielka kotwica drewniana. Jest model statku. W końcu jesteśmy w porcie, śródlądowym wprawdzie, ale jedynym w Warszawie obecnie. Tu się okazuje, że jest bardzo ładny widok przez okno, tak, bo jest woda, są łódki, a niedługo będzie jeszcze ładniej, bo panu przebudują. To już jest po konkursie architektonicznym, powstaje tu nowy pawilon. Tak. Dobrze, ale może zaczniemy od tego, że pan się przedstawi, bo wiem na razie, że pan jest najważniejszą osobą w porcie. Weszliśmy do budynku, który ma napis Bosmanat, portu, czy to znaczy... Tak, dokładnie. Bosmanat portu, to czy pan jest bosmanem? Akurat bosmanem nie jestem, bosmani pracują w porcie, ja jestem kapitanem portu, czyli szefem tego obiektu. Czy tak czy owak jest pan najważniejszą osobą w porcie? Tak. To cieszymy się, że mamy takiego przewodnika i w takim razie no, oddajemy się w pana ręce. To pan prowadzi teraz. Tu jest ładnie, tak jak na jakiejś włoskiej plaży u pana. Bo my jako instytucjonalni, to port Czerniakowski należy do miasta stołecznego Warszawy, a precyzyjniej mówiąc zarządza tym Zarząd Zieleni Miasta Stołecznego Warszawy. I stąd tak zielono. Więc tutaj. Więc taka zieleń jest tutaj tym dziełem Zarządu Zieleni. Rzeczywiście mamy ogrodników, którzy o to dbają. Aha. No i wychodzi to akurat w tym przypadku zupełnie dobrze. Tędy mamy po takich stromych schodach, schodzimy w dół. Schodzimy do portu. Schodzimy do portu. Portowego, w kierunku pomostów, łodzi, naszego portowego życia. Jeszcze niżej? Zejdziemy w dół już tam, gdzie są zacumowane łódki. Zapraszam. A, bo to było zamknięte. Wstęp tylko dla załóg, ale rozumiem, że w drodze wyjątku wchodzimy. Wie pan, kiedy byłem tu
jakiś rok temu, to pamiętam, że tych łodzi było więcej, znacznie chyba więcej. Znaczy generalnie... Zacumowanych. Tak, port ma to do siebie, że jest za mały. Czyli jaki by nie był, to zawsze będzie niestety za mały. W tym sensie, że jest dość dużo chętnych na cumowanie w porcie, a ilość miejsc jest ograniczona. W tej chwili część łodzi wypłynęła z portu na Wisłę i cumuje przed bramą na przykład, dlatego że jest historycznie bardzo niski poziom, więc one nie są w stanie przepływać tutaj przez wejście, przez naszą bramę, a żeby prowadzić działania żeglugowe, wypłynęły na Wisłę. Stąd mamy luki. Po drugie mamy środek sezonu. Część armatorów zabrała jednostki i pływa po innych wodach, na przykład po Mazurach albo jeszcze innych ciekawszych, takich mają życzenie, ale generalnie port jest pełny, tak? Czyli każde miejsce, przy którym idziemy, jest zajęte. Czyli gdybym dzisiaj kupił łódkę i chciał tu ją gdzieś przechowywać, przetrzymywać, to nie ma miejsca. Tak, niestety musiałbym pana zapisać w kolejkę chętnych osób na takie miejsce. Mamy tutaj miejsc około 150 miejsc na różnego rodzaju typu łodzie. Tak? W tej części pierwszej portu, tu od bramy, jak się znajdujemy na pomoście, jeszcze kawałek za mostem, mamy taki pomosty pływający, przy którym sumujemy łodzie. I tych miejsc mamy około 120, powiedzmy. Potem mamy część taką bardziej techniczną, która powstała w miejscu dawnej Stoczni Czerniakowskich. Na małe tego typu łodzie cumujące tutaj, stosunkowo małe, niektóre są większe, mniejsze, to jest około 120. Potem mamy jeszcze różne miejsca, o których też powiem. Są za częścią tą techniczną, to jest taki basen barkowy i tam mamy duże łodzie, czyli tam cumują domy mieszkalne, tam jest restauracja pływająca, takie powiedzmy houseboty, no, tylko różne, powiedzmy, nie za dużo tego jest, tam jest też znowu kilkanaście miejsc i przy tym rejonie stoczni też kilkanaście miejsc. Tutaj też cumujemy przy drugim brzegu i w sumie to się składa na te 150. Idziemy teraz nabrzeżem, patrzymy na łodzie, to są zwykle motorówki. Tak, tutaj u nas w większości są łodzie motorowe, dokładnie tak, są bardzo różne, to łodzie motorowe są szybkie, łodzie motorowe, tutaj akurat jest RIP, są łodzie wędkarskie, ale mamy dużo łodzi drewnianych, które pływają. No właśnie, teraz dochodzimy do takiej łodzi, która ma przypiętą tabliczkę Szkuta Rozważna. Tak się nazywa, nazwa własna jednostki, dokładnie tak. Tak, Szkuta to jest rzeczywiście taka rodzaj tradycyjnych łodzi wiślanych typ i nazwa do tego jeszcze Rozważna. I to jest tradycyjna łódź wiślana tutaj? Przed tak, nami? Tak, kiedyś takie łodzie były tego typu, pływały po Wiśle, były w naturalny sposób przez armatorów, właścicieli, użytkowników dostosowywane do tego, co Wisła ze sobą niesie, czyli częste niskostany, czyli były to łodzie drewniane, często dosyć płaskie, czyli nisko zanurzone i one po tej rzece mogły pływać w tę i z powrotem, używając różnych napędów, albo swoich żagli, albo samospławem, albo różnie. No tym oczywiście jesteśmy już w wieku XXI, więc te łodzie a mają to przewożono silnik. Towary tak, i tak, tak, taką tak, łodzią, tak? Tak? Fruwają ważki. Tutaj szkoda, że Państwo tego nie widzą. No tak, tu jest bardzo ciekawy jest ten port, jeżeli chodzi o, mamy różnych gości, potrafimy mieć na przykład gości naturalnych, czyli mieszkańców zwierzęta, na przykład mamy tutaj bobry, których jest sporo, no które... Bobry? Bobry? Tutaj są bobry? Tak, są tutaj ale bobry. Ale one grasują między łodziami? Też potrafią grasować między łodziami, przy wyższym stanie wody bobry wychodzą tutaj na ten kamienny bulwar, sobie po nim spacerują, włażą z powrotem do wody. Tu gdzieś na kamienny tutaj... bulwar w ogóle się nie boją? Nie boją się, dokładnie tak, jest to rzeczywiście trochę dziwne, ale tak, dokładnie tak. Ale dzisiaj plażujących bobrów nie zobaczymy. No dzisiaj może być to trochę ciężkie faktycznie, ale tak. Też mieliśmy ostatnio takiego bardzo ciekawego gościa. Około miesiąc temu przyszedł do nas łoś. Zszedł tutaj zaraz za mostem do basenu portowego. Próbował wyskoczyć na ten bulwar, ale nie dał rady. No więc po kilku próbach zrezygnował i wrócił na cypel czerniakowski i pewnie potem gdzieś dalej w kierunku praskiego brzegu, który jest bardziej jednak takim dzikim brzegiem i lepiej, zwierzęta mają tam, krótko mówiąc, trochę lepiej niż tutaj przy Wisłostradzie. No na razie ze zwierząt widzimy kaczkę. Kaczek jest tutaj dużo, są bardzo różnego rodzaju. Są zwykłe krzyżówki, są jakieś mandarynki, są jeszcze bardzo, bardzo, bardzo różne, jest ich sporo. No są też oczywiście nurogęsi, które przychodzą do nas z Parku Ujazdowskiego, przechodząc w karkołomnie przez Wisłostradę, ale coraz częściej się to udaje im zrobić bezpiecznie. Nawet my jako Zarząd Zieleni nad tym trochę panujemy i pomagamy w tych przeprawach. Czy może pan powiedzieć, jakie rodzaje łodzi tutaj cumują, bo widzimy tutaj różne. Stoimy teraz przed takimi łódkami, które są no, drewniane, proste,
nie mają zadaszenia. Tak, to prawda. No to są takie jedne z bardziej prostych, rzeczywiście tak podpowiedział, i typowych jednocześnie dla Wisły łodzi. To są takie tak zwane pychówki, czyli kiedyś na takich łodziach pływał flisak, nie wiem, armator, właściciel, przepływając przez rzekę dla własnych potrzeb, komunikując się między brzegami albo pływając wzdłuż tych brzegów. Jednostką napędową było długie wiosło. Zazwyczaj stał sobie z tyłu, odpychając się od dna, sterując tym wiosłem, potrafił przepłynąć duże kilometry i w jedną, i w drugą stronę. Bardzo ciekawa i no, zanikająca już umiejętność, aczkolwiek to jest takie wiosło dokładnie. A ta pychówka służyła do przewozu z brzegu na brzeg, czy też do jakichś dłuższych wypraw? Nie sądzę, żeby raczej do dłuższych wypraw, chociaż też ma, jak pan widzi, w ławce miejsce na maszt, więc można było tu postawić maszt i żagiel, więc też można się przemieszczać, no ale raczej ta mała jednostka służyła, jak sądzę, do raczej takich bliższych, gdzieś tutaj lokalnych podróży, potrzeb. Tu mamy już dwie dużo większe łodzie, prawda? Tak, tu mamy dużo większe łodzie, na których może pływać kilkanaście osób, tak na oko. Dokładnie tak. To jest bat, to jest byk, takie typowo też nazewnictwo tradycyjne flisackie. No, nazwy własne są oczywiście tam inne. Bat się nazywa Zygmunt, byk się nazywa Olender, to jest szeroka łódź, taka trochę jak krypa. Szeroka i ma zadaszenie, czyli możemy nawet chronić się przed słońcem, przed deszczem. To prawda. No i miło sobie płynąć Wisłą gdzieś w jedną albo drugą stronę, do Torunia, do Sandomierza. Dokładnie tak. Pasjonatów wiślanych jest dużo i ta potrzeba poruszania się, jak widać, się rozwija, a jednocześnie ta ciekawa taka ewolucja, nie rewolucja, to jest powrót do tych właśnie tradycyjnych łodzi, czyli szerokich, płaskich, drewnianych, które przy takim niskim stanie wody, jak w tej chwili, nadal są w stanie się poruszać po Wiśle. Czyli takich łodzi przebywa? Kiedyś było ich zupełnie mało, a teraz jest To nie są tak bardzo stare łodzie tak naprawdę, tak? No łodzie drewniane... Nie, no bo one są zrobione teraz, one są zrobione na nowo. No, ten bat na przykład ma, nie wiem, 2 lata podejrzewam. Byk jest pewnie trochę starszy, ma ze 3-4, może 5. Tam mamy dalej, przejdziemy zupełnie nową łódkę zbudowaną, także to się rozwija dokładnie, tak? Te tradycyjne... A jakieś liczbach może pan powiedzieć, że jeżeli tu ma pan 150 miejsc, to ile jest takich łodzi tradycyjnych? Myślę, że takich tradycyjnych mamy około 30 różnej wielkości. Naszą uwagę teraz przykuwa na chwilę kaczka, samotna, mała kaczka, która się gdzieś chyba zgubiła swoją rodzinę i wybrała się na wycieczkę. Rzeczywiście. Ale może się odnajdzie. Interesuje mnie, ile to kosztuje. Nasz port nie jest portem drogim, tak? Jest to port miejski, więc mamy ceny dosyć atrakcyjne. Mogę powiedzieć chyba, że bardzo atrakcyjne, bo sumowanie małej łodzi rocznie. Ale nie ma teraz innego portu, tylko tutaj można cumować. W Warszawie to jest w zasadzie jedyny port, z takich normalnych, dużych portów to jest jedyny port. Są na Braskim Brzegu, są jeszcze Sum, takie mniejsze porciki klubowe. Mhm. Ale generalnie tak, no to jest główny port warszawski. No i tutaj cumowanie jachtu kosztuje takiego, nie wiem, czy łodzi małej, do 12 metrów kwadratowych, to jest koszt 600 zł za rok. Czyli wydaje mi się, że bardzo atrakcyjny. Dużej łodzi to już zależy jaka, bo to jest do 12 metrów kwadratowych. Potem jest cena wyliczana z powierzchni tej jednostki. Słychać w tle jakieś komunikaty po drugiej stronie portu i chyba tam są jakieś zawody. Tak, są zawody. Stąd... Mamy na cyplu czerniakowskim klub siatkówki plażowej Monta i tam się teraz, dzisiaj dokładnie zaczęły siatkarskie mistrzostwa chyba Polski. Także a czy w porcie też są jakieś atrakcje oprócz tego, że można zacumować łódź? Są wypożyczyć. Są różne atrakcje. Co jeszcze tutaj? Mamy tutaj różne działalności. No, tutaj najstarszą działalnością to jest Warszawskie Towarzystwo Wiślarskie, czyli duży klub z tradycjami wioślarskimi. Dalej za mostem mamy też na terenie stoczni sekcję, taką klub, który ma łodzie małe żaglowe dla dzieci, dla optymistki. I takie treningi dla tych optymistach dla dzieci są przez nich organizowane. Mamy też tam wypożyczalnię supów. Dalej jeszcze na tym naszym basenie barkowym mamy taką naszą miejską atrakcję, czyli saunę miejską pływającą, zbudowaną z budżetu obywatelskiego. Mhm. Różne rzeczy się dzieją. Na niektórych łodziach, jak widać, ich właściciele przygotowują te łodzie do wyprawy albo konserwują. Dokładnie tak. Ta jest zupełnie nowa, więc pewnie jeszcze jest wykańczana przez obecnego właściciela. Jakieś trwają prace przy maszcie nad olinowaniem i pewnie to potem takim kierunkiem dalszym.
Bardzo ładne są te łodzie. Bardzo różne, jak widać, mamy jednostki nawet stalowe. Mniej pływające, więcej pływające, typowa łódka wędkarska, znowu mamy mniejsze łodzie drewniane, większe łodzie motorowe. Potem mamy taką jednostkę zbudowaną własnoręcznie, która jest takim trochę houseboatem, czyli takim mieszkaniem na wodzie. Dalej mamy żaglówkę. To jest taka, nawet dwie. No właśnie. Bardzo ciekawa żaglówka, to jest akurat drewniana rzeczywiście, czyli taka dosyć stara. Tam mamy już typowo zupełnie nowy jacht, laminatowy, żaglowy. Natomiast żaglówek jest tutaj mało, tak? Mamy dosłownie kilka żaglówek w porcie. Nie jest to dobry akwen. Normalnie przy wypływaniu w portu trzeba za każdym razem złożyć maszt, jeżeli jest wysoki. No teraz jest bardzo niska woda, więc te jachty mogą wyjść, ale z kolei jest bardzo niska woda, więc jest trudno żeglować. Jest to trudne, jeżeli chodzi o żeglowanie. Ponieważ jest niska woda, część łodzi cumuje gdzieś bezpośrednio przy Wiśle podobno, tak? Tak, tak. To w którą stronę? Portową. A za tą śluzą, tak? No to jest brama portowa, nie jest śluza brama portowa. Czyli jest to, są to wrota przeciwpowodziowe, czyli mamy, jakby port jest portem rzecznym, to Państwo na pewno wiedzą, czyli siłą rzeczy jest w nim spora zmiana poziomu wody, tak? Mamy w tej chwili, no historycznie, praktycznie najniższy stan wody, czyli mamy 30 cm na wodowskazie Warszawa-Burwary, niżej było chyba tylko 26, także do tego absolutnego rekordu brakuje nam raptem 4 cm. Nie to, żebyśmy go chcieli pobić, nikt sobie tego tutaj absolutnie nie życzy, ale to jest sytuacja, na którą nie mamy wpływu, musimy się z nią niestety pogodzić. No oczywiście utrudnione jest pływanie w porcie, utrudnione jest z niego wychodzenie, jest bardzo płytko, więc te większe jednostki, które nadal pływają i chcą pływać, pracowały poza tą bramą. Brama jest z drugiej strony przy wysokim stanie wody, czyli jak mamy 5 metrów na wodowskazie Warszawa Bulwary, no mamy obowiązek tę bramę zamykać, tak? Czyli zabezpieczamy wtedy port przed wysoką wodą. I tutaj znowu jest port zamknięty, jest taka jego funkcja, żeby tutaj cumowały jednostki bezpiecznie i to bezpieczeństwo jest odpowiednie. Ale teraz jest otwarty, tak? Tak, można wypłynąć. I... Tak, tyle, że jest niska woda, czyli jak ktoś ma większą jednostkę z większym zanurzeniem, no to już nie wyjdzie. 40 cm jest nad prowem bramy w tej chwili. Czyli motorówka przejedzie, ale... Jeżeli ma poniżej 40 cm, przejedzie. Dobrze. Czyli zbliżamy się teraz do mostu Łazienkowskiego, który przecina kanał portowy górą i tu się właściwie kończy port, tak? Nie, nie, to jest dopiero jego pierwsza część, tutaj gdzie się cumuje łodzie, tak jak mówiłem. Potem mamy następny, basen ma w sumie 900 metrów, tak? No przeszliśmy, nie wiem, 300 może, więc jeszcze mamy te następne 2x300. I tam są, jak mówiłem, kolejne funkcje. A potem mamy taki basen szerszy jeszcze trochę, rozszerzenie tego portu i tam mamy documowane. A w porcie można mieć, wymyśleć sobie domek na wodzie i tutaj nim spędzić cały rok? Można. Znaczy, to nie jest to, że trzeba wymyśleć, tylko w tamtej części ostatniej portu, tak, tej najszerszej, są domy na wodzie i tam mieszkają. To pójdziemy tam, ludzie. Prawda? To jest najtańsza opcja na mieszkanie w Warszawie. Tak, to jest rzeczywiście bardzo tania opcja na mieszkanie w Warszawie, jeżeli się taki dom ma, no bo to jest jakby podstawowa rzecz, to trzeba ten dom mieć. To też kosztuje, żeby to wybudować. Natomiast same opłaty portowe za taki, powiedzmy, dom mieszkalny na wodzie, jako miejsce, taki w cudzysłowie abonament, to to gdzieś wychodzi około 5000 zł, więc to nie jest jakieś straszne wypłaty. Za rok, tak. To też jest wyliczane z metrów, więc zależy, jak dużo powierzchni zajmuje dany dom, tak? Ale tak. Dokładnie tak to wygląda. Mamy takich domków kilka. Chętnych mamy bardzo dużo, ale tak jak mówiłem, niestety... Ale to pan wynajmuje te domki? Nie, to są domy prywatne. Czyli prywatne. Znaczy, domki. Są też domki, w sensie, że to zostało wybudowane jakby z założenia na dom mieszkalny już tutaj dla nas, znaczy dla nas, w sensie do portu, ale są też barki, które w tym porcie były, zanim została wybudowana brama. I o tyle zostało to zbudowane, w cudzysłowie, ciekawie, że te barki są szersze niż brama. One nie są już w stanie z tego portu wypływać. Na tych barkach też mieszkają no, właściciele, tak, rodziny. To się, jakby jest temat zastany, tak? Czyli oni tu byli wcześniej, niż powstała brama. Czyli to mieszkają już 20 pewnie parę lat.
Czyli my teraz, żeby tam dojść, to musimy wyjść na górę i dopiero tam dojdziemy? Tak. To ma pan miłe miejsce pracy, prawda? Tak. Miejsce pracy jest bardzo sympatyczne, miłe. Tu jest bardzo blisko centrum, blisko miasta. A w ogóle tutaj, jak się zeszliśmy, to nie słychać w ogóle Czerniakowskiej. Dokładnie, ale tego miasta w ogóle nie słychać, nie widać. To jesteśmy tak, jakbyśmy byli w zupełnie innym miejscu, gdzieś daleko od cywilizacji. A ta cywilizacja jest tuż. Także to jest duża taka oczywista zaleta. Cisza, spokój, a mimo wszystko wszędzie blisko. Port jest ogólnodostępny. Jako przestrzeń funkcjonuje zupełnie normalnie. Jest to przestrzeń otwarta, czyli jesteśmy tutaj pod mostem. Są schodki, można zejść. Pod most Łazienkowski. Dokładnie pod tym mostem można sobie tutaj spacerować. Dowoli, zarówno po tej stronie, jak i po tamtej. Dochodzimy do miejsca, gdzie była Stocznia Czerniakowska. Czyli Stocznia Czerniakowska budowała po wojnie jako przedsiębiorstwo państwowe i remontowała oczywiście statki, które pływały po Wiśle. Port z założenia pełnił wtedy funkcję bardziej taką, był dla statków większych, żeglugi śródlądowej, które utrzymywały tę żeglugę śródlądową. I tutaj pełnił funkcję zimowiska głównie, bo Wisła ma to do siebie, że nie ma takich bezpiecznych przystani. Muszą być porty, tak więc albo tutaj, w porcie czerniakowskim, albo w porcie praskim, taka przestrzeń bezpieczna jest, no to port żerański też, on jest jeszcze dalej. A port praski działa? Nie działa w tej chwili. No właśnie. Znaczy działa w bardzo ograniczonym zakresie. Jest port też teren prywatny w zasadzie, w którym funkcjonuje tylko policja rzeczna. Teraz doszliśmy tu do takiego miejsca, gdzie znów jest zejście na pomost, tak? Tak, tu mamy drugi pomost. No jest trochę krótszy ten niż pomost. On ma tam i tutaj też cumują łodzie kolejne. Dokładnie cumują łodzie. Poruszamy się w kierunku na południe. Tak. Już jesteśmy za mostem Łazienkowskim. Dokładnie. Dalej to już ten pomost, który widać i ta taka trawa, która jest. To jest ciekawe miejsce, bo ta trawa akurat jest pozostałością oryginalną po Czerniakowskiej Stoczni Rzecznej, czyli tam widać końcówki podtorzy, 6 torów, na których pracowała warszawska Stocznia Rzeczna. A kiedy stocznia przestała pracować? W 69 roku była zlikwidowana Stocznia Rzeczna, tak naprawdę warszawska. Ale to co tu robiono? Po wojnie tutaj budowano i remontowano statki, czyli w Stoczni Warszawskiej, Stoczni Rzecznej. No ale jakie rodzaje statków? To jakieś małe rzeczne jednostki, tak? No małe rzeczne jednostki, nawet nie takie małe, bo warszawska Stocznia Rzeczna wyprodukowała pierwsze w Polsce, pierwszą serię, 25 statków, pchacze typu żubr. Te pchacze niektóre do tej pory pływają, nawet tutaj jeden z tych żubrów, jeżeli Państwo kiedyś będą spacerowali burwarem warszawskim, to jeden z żubr obsługuje budowa mostu. I tutaj po stoczni są te ślady. To są stare podtorza. Podtorza, czyli takie szyny tutaj, które widzimy w trawie. Na tym jeździły wózki, na wózkach były wyciągane statki. Cała pochylnia miała 12 torów, prawda? 6 jest z tamtej strony i to jest wyremontowana powierzchnia, która... Przejdziemy tam, zobaczymy, która funkcjonuje w tej chwili, na której można wykonywać operacje. Którędy przechodzimy? Tak, przez Haszcze czy... Tędy, zapraszam. Nie. Operacje cumownicze, natomiast ta część jest zachsypana, czyli połowa pochylni nadal jest tej oryginalnej, starej warszawskiej Stoczni Rzecznej jest zasypana. Tak? Tu jeszcze chyba na stałe nikt nie mieszka, to jest taka jednostka pływająca. A teraz, bo teraz jak zbliżamy się do Czerniakowskiej, to dokąd idziemy? Właściwie jesteśmy na terenie dawnej warszawskiej Stoczni Rzecznej, a teraz na naszym terenie technicznym, czyli minęliśmy po lewej stronie zimowisko dla łodzi, które jest teraz praktycznie puste, stoją tylko nieliczne tutaj łódki, tak, i przyczepy. To nie jest nie część... w wodzie, tylko na brzegu. Tak. Zimowisko, tak? Tu mamy trzy wózki na sześć. I teraz widać tutaj te podtorza, o których pan mówił, czyli to są jakby szyny, które... Znaczy wyglądają jak szyny tramwajowe, które prowadzą do wody. Do wody, tylko mają bardzo szeroki rozstaw. Tak, i na tym szerokim rozstawie pięciometrowym stoją wózki, które mają 6 metrów szerokości. I na tych wózkach można żurawiem, koło którego stoimy, posadowić łódź, która tu przyjechała na jakimś wózku, samochodem i zjechać z tym do wody. Tylko, że musi być więcej wody. Czyli ten żuraw działa, tak? Bo jest... Tak, działa. Zapraszam na dół, znowu będzie przyjemnie i cicho. Znów schodzimy nad wodę i skorzystam z okazji, żeby znów zaprosić Państwa na spacer. Można tu przyjść po to, żeby mieć przyjemny dzień,
a wokół nas wciąż latają ważki. A tam jest dużo kaczek na przykład, które się wygrzewają na wypłyconym gruncie pochylni. Zaczyna się część mieszkalna. Tu jest taka barka, która będzie niedługo remontowana, a tu już jest normalny dom na wodzie. Dom na wodzie? Tak. Czyli mówił pan, ile kosztuje zacumowanie takiego domu tutaj? Około 5000 rocznie. 5000 rocznie, czyli to jest taki czynsz? Tak, opłata portowa. No i proszę, mamy pływający dom, czy też stojący? On jest pływający? Pływający, tak. Pływający dom. Dom na wodzie. Z ładnym balkonem, stoją tam kwiatki, no i mieszkają w nim ludzie. Dokładnie. Dookoła jest woda. Cisza, spokój. Cisza, tak. I tu jest ten największy akwen portowy. Tak, nazywamy go patelnią. Też otoczony jakby nie z każdej strony, ale z dwóch stron przynajmniej tymi domkami. Tak, ta zachodnia domkami część do mieszkania. Tak, domkami do mieszkania. Zachodnia część portu, czyli ta, na której idziemy, bulwarowa, ona została wyremontowana. Zostały stworzone miejsca cumownicze, czyli miejsca, które są wyposażone w przyłącza mediów, można zejść, są schody. Rozumiem, że niektórzy mieszkają tu cały rok, także w zimie. Dokładnie tak. Jest to dozwolone, wolno. Tutaj mamy, a propos zimy, to bardzo cenna rzecz i przyjemna, czyli to jest ten budyneczek, który jest nasz miejski budyneczek sauny Wisła, który działa. W tej chwili jest już akurat po okresie najmu, przygotujemy go na następną zimę. Na zimę. Tak, żeby nawet trochę wcześniej jesienią go mamy zamiar uruchomić, wczesną, żeby już sauna działała i żeby potem można było spokojnie się tutaj wygrzewać. Czy tu jest miejsce, żeby postawić sobie jeszcze jeden domek i w nim mieszkać? Nie ma. Nie ma też? Nie ma. Niestety nie ma. To jest nasz... A kolejka jest? Jest. Tutaj nie ma też takich za bardzo ruchów, żeby ktoś sprzedawał dom czy kupował. To jest o tyle sytuacja i trochę i dobra, i niedobra. Ten basen jest w cudzysłowie takim zamurowany, jeżeli chodzi o sytuację i mieszkańców, tak? Rozumiem, że nie możemy o tym mówić jako pomyśle na rozwiązanie kwestii mieszkaniowej. Raczej nie. No widać, ile tego miejsca w tym basenie jest. Żartowałem oczywiście. A jak poziom wody się podnosi, to cokolwiek tym barkom zagraża? No nie zagraża, bo my przy 5 metrach zamykamy bramę i powyżej 5 metrów na wodoskazie Warszawa Bulwary woda się nie podniesie, więc one dalej tutaj stoją wyżej, ale stoją bezpiecznie. Zamieszczamy biofilt, czyli tutaj wpada ten kanał piaseczyński, przepływa przez biofilt. Takie naturalne miejsce, przez które przepływa. Czyli w naturalny sposób czyścimy to, co tutaj wpływa w pewnym sensie. Samo się czyści tak naprawdę, przepływając przez roślinność, która tu jest zasadzona. Biofilt jest dość mocno zarośnięty w tej chwili. I to znów wpływa do Wisły wtedy? Tak, ale tam, przez bramę. Aha. Tu wpływa do portu, a wypływa przez bramę. Czyli teoretycznie przez port niewielki jest przepływ. To jest końcówka kanału piaseczyńskiego. Bazę portowy. Czyli generalnie to zawsze do portu zapraszamy, bo funkcja cumownicza nie jest jedyną funkcją. Jeżeli ktoś ma ochotę na przykład, nie wiem, popływać sobie na deskach słup, to tutaj w porcie taka możliwość istnieje. Czyli i wtedy na słupie się pływa po kanale portowym? No, najpierw na pewno po kanale portowym, a ci, co może się troszeczkę tego pływania nauczą, wypływają też na Wisłę. Potrafią spokojnie na tej Wiśle też popływać. Dziękujemy panu bardzo. Dziękuję. Naszym przewodnikiem na spacerze po porcie był pan Paweł Zagajewski, kapitan portu. Tak. Dziękujemy. Dziękuję. Uderz w stołek. Dzień dobry. To znowu ja, Wojciech Tymowski. Witam się ponownie, bo jesteśmy kolejny dzień znów nad Wisłą w porcie czerniakowskim. Tym razem odwiedzamy dwóch wiślanych wodniaków. Na co dzień obaj są fotoreporterami, ale równie dobrze definiuje ich to, że są zakręceni i zakochani w Wiśle. I będziemy z nimi rozmawiać o tym, co w Wiśle jest tak pociągającego, że obaj spędzili tu już sporo lat. Obaj nasi rozmówcy mają swoje łodzie, całkiem zresztą duże, i na te łodzie niebawem wejdziemy. Proszę państwa, wchodzimy na jedną z łodzi, bo dziś role się odwracają. To nie my mamy gości w studiu, ale jesteśmy w gościach. Także wskakujemy na łódź.
Jesteśmy u dwóch gospodarzy, dwóch łodzi, którzy są na co dzień fotoreporterami. Przedstawcie się. Maksymilian Rigamonti, fotograf, dziennik Gazeta Prawna. Fotograf po prostu. No i Jacek Marczewski, Gazeta Wyborcza, niezmiennie od lat 33. Fotoreporter, fotograf. I właściciel łodzi. I właściciel, armator, opiekun łodzi, tak to się ładnie nazywa na Wiśle, opiekun łodzi. Tak? I jeszcze chciałbym na początku powiedzieć, że obie łodzie są wyjątkowo piękne, drewniane, słusznych rozmiarów. Obie mają na środku kabinę, także wyglądają jak namiastka domu mieszkalnego. Można się tam schronić od słońca i od deszczu. Bo to jest taka działka na wodzie, drogi panie. No właśnie. Jaki to jest typ łodzi w takim razie? Jesteśmy na łodzi Maxa Rigamontiego. To jest łódź, która ma 12 metrów. Oczywiście wykonana z drewna. To jest łódź typu koza. Było kilka typów łodzi, była łyżwa, o której zaraz Jacek opowie. Koza, był byk, który stoi kilkadziesiąt metrów dalej. Galar, szkuta, czyli taka największa z łodzi, która teraz jeszcze pływa. Jaką ma wielkość? My wszyscy pływamy na mniej więcej 12-metrowych łodziach. Mhm. 12-metrowe to jest długość łodzi. Tak. Szerokość graniczy między 2,5 do 3 metrów. Każda z tych łodzi jest, nie można nazwać tego repliką, bo replika to jest odtworzenie całkowite, normalne łodzi. Takie łodzie jak nasze, czyli koza, łyżwa, osiągały około 20... Łyżwa to twoja łódź. Moja łódź, tak. A czym się różni ta łyżwa od kozy? Wszystkie statki, które pływały po Wiśle od 5 stuleci i wcześniej, miały z tyłu pawęż, czyli były zakończone płasko. Łyżwa jest takim wybrykiem, ponieważ jako jedyny statek pływający po rzece, po Wiśle, z przodu i z tyłu miał dziób, tak jak szpicgat po prostu, taki typ łodzi żaglowej. Takie zakończenie jak łyżwy, po której jest. Tak, jak łyżwy, na którą dawniej się jeździło po lodzie, tak. I wszystkie te jednostki były duże, bo tak jak już Max zaznaczył, największą szkutę, którą zdokumentowano na podstawie tego, co odkopano, to miała 34 metry długości i prawie 9 metrów szerokości. Łyżwa, czyli moja łódź, osiągała długości 26 metrów, a około 7 metrów szerokości. Ja zbudowałem o połowę mniejszą, czyli łódź, która ma prawie 12 z kawałkiem na 3 metry szerokości. Koza ma... Ile, Maksiu? 12,6 na 2,75. No będąc i bardzo to, szczegółowym. Ta szerokość jest też powodowana proporcjami tej łodzi, takie jakie były dawniej zbudowane. Czyli staraliśmy się przy budowaniu tych naszych replik osiągnąć dokładne proporcje, czego się do końca nie da zrobić, bo to jest również proporcja wysokości burty i tak dalej, i tak dalej. No ale staramy się, żeby to było jak najbliższe. Też budy, które widzisz na naszych łodziach, są nieproporcjonalnie duże do tych, które kiedyś były, bo większość statku, a w zasadzie cały statek był zarezerwowany dla towarów, które się nim przewoziło. No a tu chodzi, żeby też była przyjemność, rekreacja. No tak, a ponieważ już towarów po Wiśle nie wozimy i podejrzewam, że nie będziemy wozić, w związku z tym my budujemy sobie takie budki, w których możemy się wyspać, możemy sobie tam coś ugotować, schronić się przed słońcem, przed deszczem i tak dalej. Ma to być wygodne po prostu. Pływacie już sporo lat po Wiśle, różnymi łódkami. Jak to się zaczęło? Jacek ma trochę dłuższy staż, więc może zacznijmy od Jacka. Ja zupełnie... Podobno znaczy... zaczęło się... Ja nawet coś słyszałem, że zaczęło się od pielgrzymki. Tak, ale wcześniej zaczęło się od tego, że ja pływałem po morzach jachtami żaglowymi i to sporo. To była taka moja pasja, oderwanie się od normalnej, codziennej pracy. Czyli obaj macie jakieś przygotowanie żeglarskie, tak? Tak, ja pływałem po Mazurach w latach 90. i to każdego sezonu. Mnie zawsze ciągnęło do natury, zawsze ciągnęło mnie do wody i tu znalazłem swoją przestrzeń, gdzie po prostu odpoczywam. No ponieważ, wiesz, wyprawy nad morze są coraz bardziej czasochłonne. Kiedyś przypadkiem dowiedziałem się, że będzie pielgrzymka drewnianymi łodziami z Gasów do Płocka.
I pomyślałem sobie, że to może być fajny materiał, żeby zrobić zdjęcia po prostu. No i wprosiłem się na tą pielgrzymkę. Jak się okazało, zdjęć specjalnie z tamtego rejsu nie było. Nie było to tak ciekawe. Natomiast no jak dotknąłem tych drewnianych łodzi, jak przepłynąłem się tą Wisłą, wypłynąłem poza Warszawę, poza ostatni most i zobaczyłem, co jest przede mną, no to po prostu... Zaczęło się. Zakochałem się po prostu. Trzymaj kciuki, a rozmawiamy w czasie, gdzie naprawdę jest najniższy stan wody od wielu, wielu lat, nie wiem, czy od dziesięcioleci nawet. Nie sprawdzałem dzisiaj, ale jest w okolicach 30 cm. 32 jest. No to jest tak, jak Państwo nie widzą, ale to znaczy, połytki. To nie jest tak, że woda w Wiśle wszędzie ma 32 cm. Ona ma na wodowskazie tym 32 cm. I na przykład tutaj między mostami Łazienkowskim a Gdańskim potrafi mieć dużo, dużo więcej. Na przykład pod Poniatowskim jest około 9 metrów głębokości. Ale wypływamy potem na taką zdziczałą Wisłę, szczególnie za mostem Gdańskim, gdzie są rafy kamienne. No i tam jest bardzo niebezpiecznie, bo jest, robi się płytko. Wisła sobie tam drąży to koryto jak umie, żeby ta woda miała którędy spłynąć. Natomiast są kamienie, które są niebezpieczne dla przede wszystkim silników, którymi się napędzamy. Jak również dla łodzi, no bo jeżeli osiądziemy na tak zwanym wilku, czyli na jakimś kamieniu, który jest płytko pod powierzchnią wody, to zepchnąć się z tego jest niezwykle trudno, można sobie uszkodzić łódź. A te łódki, dodajmy, ważą po 3,5-4,5 tony. Więc jak jest ten kamień, o którym Jacek mówił, a poza kamieniem jest na przykład 2 metry wody, no to nie ma szansy w ogóle, żeby tej łódki zepchnąć z tego kamienia, bo się nie da. Nie będzie stanąć. Nie będzie stanąć. A Max, ciebie podobno wkręcił czy zaraził tą pasją do Wisły Jacek, tak? Tak, ja byłem przywodowany u jego poprzedniej łodzi 8,5-metrowej, gdzie jak tylko zacząłem, że on swoimi rękami tą łódź zbudował, to natychmiast chciałem i w jego ślady. Zrobiłem to po 3 latach. Przez lata miałem taką malutką, no, z tej perspektywy dużej łodzi, to mała 7-metrowa łódeczka, którą to z Jackiem i jego wcześniejszą właśnie łódką wpłynęliśmy nawet na Zatokę Gdańską. Co było szaleńczym pomysłem. Wszystko odbywało się z zachowaniem bezpieczeństwa, ale no, te łódki nie dają się na jakiekolwiek fale. Ale zrobiliśmy to. Czyli zaczęliście od innych łodzi. Jakie były wasze pierwsze łodzie? Może po kolei Jacek i potem... Wiesz, no po prostu zaczyna się od czegoś mniejszego. Ja chciałem koniecznie... Pierwsza to była pychówka taka, tak? No, czy taka miniatura bata. Ale miniatura rzeczywiście, bo baty też bata, miały... Bata, czyli to jest... Taka łódź, która między innymi służyła piaskarzom w Warszawie do wyciągania piasku. Po prostu chciałem kupić sobie najpierw łódkę. Szukałem bardzo intensywnie czegoś, na czym mógłbym siąść i popłynąć. I w pewnym momencie mój kolega powiedział, że mi zbuduje taką łódkę. Ja mówię, no fajnie, tylko jest jeden warunek. Ja będę tą łódkę budował z tobą od początku do końca. No i tak też się stało. A chciałeś koniecznie sam przy tym pracować? Chciałem. Wiesz, ja nie jestem specjalnie uzdolniony technicznie, natomiast to było dla mnie taką, to jest cały czas przyjemność obcowania z drewnem, dotykania tego drewna, czucia jego zapachu. Teraz ten zapach jeszcze jest wzmocniony na przykład tym, że te deski są poolejowane, bo są zabezpieczone w ten sposób przed słońcem, przed pękaniem i tak dalej. Właśnie łódź się lekko zakołysała, bo ktoś z nas przeszedł. Bardzo to jest przyjemne, chciałem powiedzieć. Przyjemne jest wtedy, kiedy się na tej łodzi śpi. Tak. I ona lekko kołysze. To jest rzeczywiście przyjemność, ponieważ no, tutaj słyszymy trochę hałas miasta. Natomiast jak właśnie wypływamy gdzieś poza Warszawę, jakiś dłuższy, krótszy rejs, to tego miasta już nie słychać. Natomiast słychać, jak woda pluska przy burtach, piasek śpiewa ci pod stopami, jak wychodzisz na brzeg, ognisko trzaska. Zresztą ognisko też wiślane ma specyficzny zapach, którego nie poczujecie przy żadnym innym ognisku, gdziekolwiek, gdzie będziecie je rozpalali, ponieważ głównie palimy wierzbą, która ma bardzo taki specyficzny, piękny zapach. Zanim przejdziemy do tych przyjemności związanych z rejsem, to chciałem zadać takie pytanie, czy to hobby jest drogie?
Jest masz takie... statki i będziesz miał wydatki. Dokładnie, chciałem zacytować to powiedzenie. Ale powiecie coś jeśli bliżej, masz statki, kogo na to masz stać? Wydatki. Bo siedzimy na łodzi, która jest cała z drewna, no, trzeba ją było zbudować. Zarówno moją łódź, jak i łódź Maxa zbudował niesamowity szkutnik, który się nazywa Dominik Wichman. Buduje te łodzie od lat, jest pasjonatem. On był mieszkał nad Bugiem w Kamieńczyku, tam się urodził, wychował, więc z wodą jest po prostu za pan brat. Natomiast dla niego to jest pasja, budowanie tych łodzi. On równie dobrze mógłby budować drewniane domy i zarabiać dużo więcej, ale on kocha po prostu pracować przy tych łodziach, budować je i potem mieć satysfakcję, że te łodzie... No dodajmy, że jest on jeden z czterech szkutników w Polsce. To no tak, był duży wydatek? Ale no, dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają. Nie? Chciałem powiedzieć. Nie mówicie o tym, ile kosztuje taka łódź? No ile kosztuje, ile trzeba zapłacić za taką łódź i ile kosztuje jej utrzymanie? Powiem ci tak. Dziesiątki mniej niż te wszystkie plastiki, które pływają po teraz Mazurach, czy nawet po Zalewie Zegrzyńskim. To nie są te pieniądze. Ale znaczy, dziesiątki to jest... czego mniej? Dziesiątki razy mniej. Słuchaj, no to jest po pierwsze największym wydatkiem przy łodzi jest, szczególnie tak dużej, to jest silnik. Silnik, który, nowy silnik tej wielkości, który nam odpowiada, kosztuje około 30 tysięcy. Do tego masz drewnianą 12-metrową łódź. Wiadomo, że to się buduje z desek, które są jeszcze dłuższe niż te 12 z kawałkiem. To jest na tyle drogie, że mnie nie było stać na to, żeby sobie odłożyć na tą łódź. W związku z tym wziąłem po prostu kredyt w banku swoim i zapłaciłem za łódź. I w ten sposób miałem łódź. To trzymamy kciuki za spłatę. No już spłaciłem tą łódź. Teraz wziąłem kredyt, żeby kupić silnik. To super. Teraz spłacam silnik. Aha, to też trzymamy kciuki. Na tym ta zabawa polega. Chyba, że znajdziesz kogoś, kto przysponsoruje ci tę łódź. Dobrze, ale to chłopaki, powiedzcie, co was tak do tej Wisły ciągnie? Kisza. Już, bo odrywamy się od tego materialnego wymiaru. Mówimy o przyjemnościach. No to ci ze swojej strony powiem tak. Całe życie pracuję jako fotoreporter, jako dziennikarz. Całe życie stykam się głównie z dziennikarzami, z fotoreporterami. Całe życie to jest jakby to moje towarzystwo. Ja w pewnym momencie swojej kariery stwierdziłem, że nie mogę tak hermetycznie siedzieć w tym samym środowisku, bo mnie to zaczyna męczyć i przerażać. Więc właśnie stąd wyszło, że poszedłem na morze, zacząłem pływać, spotykać ludzi zupełnie innych, wiązać przyjaźnie z zupełnie innymi ludźmi, o innych zainteresowaniach, inaczej pracujących i tak dalej. I ta Wisła jest jakby kolejnym krokiem po tym morzu, bo nagle się okazało, że ja mam ją pod bokiem. I ja nie muszę czekać cały rok, żeby pojechać na 2 tygodnie na żagle, tylko ja kończę pracę o godzinie 2 na przykład, robię ostatnie zdjęcie, wysyłam, wsiadam na łódkę i wypływam. I wieczorem wracam sobie tutaj po drodze, kąpiąc się na plaży w Wilanówce albo gdzieś. No to jest taki zasięg paru godzin. Natomiast jak mam weekend, to też po prostu w piątek mogę wsiąść po południu po pracy, jeżeli tak mam ułożony grafik, wypłynąć sobie gdzieś tam na Wyspy Zawadowskie i dalej, przenocować, posiedzieć przy ognisku, zjeść coś przygotowanego na tym ognisku albo w kuchni swojej, odetchnąć od tego całego zgiełku, oderwać się, pochodzić po piasku, który jest takim samym piaskiem jak na Karaibach, nawet nie wiem, czy nie lepszym. No, podobno inaczej śpiewa, tak opowiadasz. No, śpiewa pod stopami niesamowicie, jak się idzie. Masz kontakt z przyrodą, z ciszą, ze zwierzętami, które no ostatnio wracaliśmy z tygodniowego rejsu i tu pod gasami, siedząc na plaży, na łódce, nagle kątem oka zauważyłem w odległości 10 metrów, że idzie pies. Już był zmrok. Podniosłem oczy, a to nie był pies, to był bóbr, który sobie szedł. Był wielkości półmetrowej takiego wzrostu. Wysokie nogi miał, metr z kawałkiem taki przygarbiony, zasuwał po plaży, zszedł do wody, popłynął. W ogóle zapomniałeś o sarence. Sarenka pływająca w poprzek Wisły, przeprawiająca się przez Wisłę. Można spotkać łosie, można spotkać orły, wszelkie ptaki obserwować. Jak ktoś ma
zapał, to sobie łowi ryby. Naprawdę duże ryby można złowić. A Max, twoje motywacje były podobne? Tak, bo to jest w sumie zawsze ta sama historia. No my dziennikarze, jak sam wiesz, ciągle pracujemy na wysokich obrotach. Jak zajmujemy się też i ciężkimi tematami, to wszystko zostaje w głowie. Ja przez lata wyjeżdżałem na różne konflikty, byłem w Afganistanie, ostatnio byłem na Ukrainie. I rzeka, natura, słońce, niebo, woda, no jest takim absolutnym polem, gdzie wszystkie stresy z ciebie wyparowują, gdzie masz swoich zaufanych ludzi, gdzie wszyscy sobie pomagają, są dla siebie mili. I też fajniejsze jest to, że tutaj na Wiśle mamy absolutny przekrój społeczeństwa. Znaczy, tu nie ma jakiegoś jednego właśnie zawodu, który sobie pływa, tylko tu są prości ludzie, bardziej wykształceni, są profesorowie, są młodzi, starzy, ładni, brzydcy. Tutaj nie ma podziałów. Jest uśmiech, radość, jest cisza. Ja w tym się absolutnie jakby tak zatopiłem. Cisza nad Wisłą. Cisza, dlatego że ta rzeka jest absolutnie opustoszała. Tutaj po tej nas wariatów w Polsce, no strzelam, nie wiem, nikt tego nie policzył, ale myślę, że na przykład jest około 300 osób. Czyli jak pływacie Wisłą, to nie ma tam dużego ruchu, płyniecie pustą rzeką? Głównie tak. Znaczy, oczywiście mijamy jakieś drobnych kajakarzy, kajaki. Nie są kajaki, ale to są tradyczne wędkarze, ilości, którzy gdzieś tam kręcą się, bo jak mieszka w Górze Kalwarii, no to kręci się 10 km w jedną, 10 w drugą, ale dalej Wisły nie znam. My tą Wisłę, przynajmniej ja przepłynąłem od zera do Gdańska. A summa summarum w ciągu tych 9 lat zrobiłem ponad 8 tysięcy kilometrów tą Wisłą, więc w podróżach mniejszych, większych, bo głównie pływamy do Sandomierza, do Torunia. No właśnie chciałem zapytać, dokąd pływacie i jak często? Co najmniej 2 razy w roku, tak jak Jacek wspomniał, festiwale. Znaczy nie, no, pływamy z Warszawy do Sandomierza i z powrotem, no to już jest 500. Aha. I z Warszawy do Torunia i z powrotem, to jest drugie 500, już robisz 1000 km w jednego roku. Oprócz innych mniejszych rejsów, które sobie po prostu robimy dla czystej przyjemności. To jest 1000 km. Rzeka Wisła ma 1000 km. Jest dziką, przepiękną, no taką opustoszałą rzeką. Znaczy, powiedziałbym, no, ale dziczało, jest tym dziczało, tak, dziczało. No i płyniecie taką rzeką, jest cicho, jest tam monotonnie. Oj, to jest piękne. To jest piękne, bo nie jest monotonnie, bo po pierwsze musisz bardzo uważać. Ja to prowokacyjnie powiedziałem. Rzeką nie płyniesz, zdaję sobie sprawę, nie płyniesz, że jest prosto, coś dobrego. Tą rzeką nie płyniesz prosto, tak jak drogą jedziesz prosto. Tylko cały czas między tymi brzegami meandrujesz i szukasz sobie szlaku, którym możesz przepłynąć, żeby nie wpaść na mieliznę, nie ugrzęznąć w piachu i tak dalej, i tak dalej. Więc po prostu, po pierwsze, musisz uważać na to, jak płyniesz. Po drugie, każdy zakręt tej Wisły, a jest ich nieskończona ilość, odkrywa ci nowe pejzaże, nowe widoki. Właśnie, co widać, jak płyniecie? Co oglądacie po drodze? Słuchaj, no widać po pierwsze brzegi albo wysokie, albo niskie, zależnie z której strony nurt uderza. Widać wyspy, widać zatopione pnie drzew, czasami pojawi się kajak. Kiedyś spotkałem, płynąc z Sandomierza, drużynę harcerzy, którzy płynęli tą Wisłą na Omegach, bez silników, na żaglach. Wiesz co, ja byłem przez wiele lat dziennikarzem, który wyjeżdżał. Myślę, że zwiedziłem wszystkie kontynenty naszego globu. Byłem w wielu państwach i tak naprawdę mógłbym sobie teraz z moją rodziną wyjechać na wakacje, nie wiem, czy do Hiszpanii, czy na jakąś inne, w miarę egzotyczne tak zwane miejsca. Celowo zostaję w Polsce, celowo zostaję na Wiśle, bo ta Wisła ma po prostu taki absolutny dar uzdrowienia człowieka. Uspokaja myśli, uspokaja głowę, masz swoich przyjaciół. Jesteś blisko natury, masz to niebo, słońce, wodę, my się w tej rzece kąpiemy. Czasami masz też deszcz oczywiście, bo przychodzi burza i moczy cię do szpiku kości. A no jest przecież Ocean Włocławski, na którym się topiłem moją 7-metrową łódką. Jacek mnie z tego ratował.
Takie przygody. No są Wisła jest 2 km szerokości. Wisła jest bezpieczna. Znaczy Wisła jest bezpieczna, tak jak powiedziałbym, jak każdy akwen wodny, jeżeli podchodzisz do niego z szacunkiem i z głową, czyli zaczynasz myśleć. Bo możesz się utopić w basenie, albo w szklance wody, w basenie swoim dmuchanym przy domu. I tak samo możesz się utopić na Wiśle, jeżeli nie będziesz uważał. Ja miałem taką przygodę na przykład na samym początku swojej kariery wiślanej, kiedy byłem jeszcze zielony jak szczypiorek i nie bardzo potrafiłem tą Wisłą płynąć. Kolega poprosił mnie, żebym przeprowadził łódkę stąd, z portu do Gasów. To jest... Niedaleko. Niedaleko, no 20 parę kilometrów. Ja wsiadłem na tą łódkę sam, popłynąłem. Po drodze oczywiście tu zobaczyłem kormorany na drzewach, więc się zatrzymałem, zacząłem robić zdjęcia, tu coś. Tu musiałem dolać paliwa do baku. No i w pewnym momencie zastała mnie burza. Założyłem tylko sztormiak, zlało mnie od stóp do głów. Burza przeszła, ale ja płynąc dalej nie bardzo potrafiłem czytać tą wodę, władowałem się na mieliznę. Pomyślałem sobie, zepchnę się z tej mielizny, do tego mamy takie długie wiosła, które nazywają się wiosła pechowe. To są wiosła 3,5-metrowej długości. I zrobiłem jeden podstawowy błąd. Zamiast stanąć na pokładzie i zepchnąć się tą łodzią, stanąłem na ławce. Zacząłem się spychać i w pewnym momencie pośliznąłem na tej ławce i wylądowałem za burtą. A łódź, która nie była duża, spadło jej z grzbietu 80 parę kilo, więc się uniosła i spłynęła. I ja nagle zostałem na środku Wisły, w pław, i łódź zaczyna mi odpływać. No więc wiesz, trochę... Udało się dostać tak, do tej łodzi. Tak, paniczny kraul, chwyt za burtę, wciąganie się do środka. Czyli jednak trzeba umieć pływać, jeśli chce się mieć łódź, to jakby no, oczywiste. Powinno się nawiesić kamizelkę generalnie, bo to kamizelka sukuracyjna zawsze pomoże. Na morzu się mówiło, że marynarz nie powinien umieć pływać, ponieważ jak statek tonie na środku oceanu, to krótsza męczarnia jest. Szybciej śmierć przychodzi. Tutaj tą rzekę możesz przepłynąć, ale też trzeba wiedzieć, jak ją przepłynąć, bo nie można płynąć, walczyć z prądem, bo nie wygrasz. Stracisz siły po kilkunastu, kilkudziesięciu metrach. Natomiast jeżeli się poddasz temu prądowi i będziesz znoszony przez ten prąd, a równocześnie będziesz walczył o wysokość, czyli przejście na drugi brzeg, to bez specjalnej utraty sił dotrzesz do tego drugiego brzegu, tyle że 5 km albo 3 km niżej. Zniesie cię ta woda, ale będziesz żył. Powiedzcie jeszcze, jak wygląda wasz dzień i noc na takim rejsie? Słuchaj, za każdym razem inaczej, chociaż podobnie, no to znaczy ruszamy z jakiegoś punktu, płyniemy sobie w jakimś tam kierunku, nie określając punktu docelowego, do którego dopłyniemy, po prostu sobie płyniemy. Droga jeżeli, jest celem. Tak, jeżeli nam jest, zrobi się nam za ciepło, to przybijamy do jakiejś wysepki albo w jakieś fajne miejsce i tam się po prostu taplamy i kąpiemy, no. Chłodzimy się. Jeżeli zgłodniejemy, no to sobie robimy coś do jedzenia. I tak. To godzina, nie są skomplikowane rzeczy. Godzina nie, za godziną. Ale to robimy coś do jedzenia, paląc ognisko na brzegu, na plaży, tak? W ciągu dnia tak zwany suchy prowiant. Natomiast oczywiście wieczorem, kiedy już dopływamy tam do jakiegoś punktu, który sobie wybierzemy jako punkt, gdzie chcemy przenocować, no to szybko zbieramy jakieś drewno, rozpalamy ognisko i sobie coś przygotowujemy, no albo na tym ognisku. Możemy też to zrobić oczywiście na naszych łodziach, gdzie mamy kuchenki gazowe. Ale na przykład na ognisku kociołek flisacki, tak zwany tradycyjny, gdzie w żeliwnym kociołku się robi taką potrawę jednogarnkową, czyli wszystko się tam wrzuca, doprawia, jest niezwykle smaczne. Potem sobie otwierasz butelkę wina albo bierzesz sobie szklaneczkę whiskacza i wieczór jest coraz piękniejszy. Czasami wschodzi piękny księżyc, czasami jest całkowicie ciemno. I śpicie na plaży, na łodziach? Różnie, to znaczy możemy spać na łodziach, bo tu mamy swoje jakby łóżka, ale ostatnio jak płynęliśmy, to ja właśnie spałem na plaży, w ogóle nie męczyłem się z rozstawianiem ani namiotu, ani tym. Brałem sobie karimatę, kładłem na piasku, właziłem w śpiwór,
i miałem wszystkie konstelacje, które po prostu gwiazdy kapały mi na czoło, no bo na wyciągnięcie ręki są na tej Wiśle, gdzie jest ciemno, bo nie za ma za twoimi plecami wisi hamak, mocowany od domku do masztu. Potwierdzam, że wisi. I wtedy w hamaku może spać i patrzeć na to rozgrzeszone niebo. Spać, bo on jest tak, tutaj na pokładzie możesz spać. Gdzie chcesz. Niektórzy na przykład też upojeni tą szklaneczką whisky, o której wspomniał Jacek, pod ławką. Aha. Zdarza się. Tak. Słuchaj, no śpisz tam, gdzie chcesz, tam, gdzie ci jest wygodnie. Oczywiście sprawdzasz, czy będzie padało w nocy. Powiedzmy jeszcze o jakiejś przygodzie. Może Max zacznij, czy coś... Powiedz o swojej włocławskiej. Tak, to Włocławek to zapamiętam na bardzo długo, bo ja miałem tą 7-metrową łódkę, gdzie wracaliśmy już z Torunia, czyli płynęliśmy z falą. Znaczy powiedzmy tak, ponieważ Zalew Włocławski jest dosyć szeroki, długim akwenem, więc tam często jak zaczyna wiatr dmuchać, to ta fala się rozpędza bardzo i jest coraz wyższa. No i na takich falach jechaliśmy. I Max, kontynuuj teraz. Jak płyniesz z falą, no to przeskakujesz jedną, przeskakujesz drugą, a trzecia już cię dopada i wlewa ci się na taką małą łódeczkę na przykład 100 litrów wody. I kolejna następna, to jest kolejna 100 litrów wody. Bo to była mała łódeczka wtedy. No wiesz, no 7 metrów tak, to... A? 7 metrów i łupinka. No, bardzo dzielna łupinka. Więc te 300 litrów wody, które ci się wlewa na łódkę, robi to, że wszystkie rzeczy, które masz na tej łódce, zaczynają ci się pływać jak w wannie. Jak dziecięce zabawki w wannie. I tak moja torba pływała, tak się kręciła dookoła zbiorni z benzyną, mi się kręciło i tak wszystko pływało. Po kilku minutach moja łódka zamieniła się właśnie z taką wannę z wypełnioną wodą, więc z łódki zostały 3 cm. A wiał mocny wiatr i już zaczął kropić deszcz. Moje szczęście polegało na tym, że te właśnie fale spychały mnie na brzeg i to mnie uratowało. Tylko tak, no masz telefon, zwykle dotykowy, jak jest mokro, ty jesteś mokry, wszystko jest mokre, to ten telefon też nie działa, bo no, nie możesz dotykać i nie wiedziałem, jak moim przyjaciołom dać znać, że no, trochę mam problem. Więc w końcu napisałem na Messengerze Mayday. Co nas absolutnie nie interesuje, bo na wodzie rzadko zaglądamy w telefony. No ale koniec końców dodzwonił się do koleżanki, która mnie dogoniła, bo ja płynąłem dalej trochę. I wywrzeszczała mi w tym wietrze, że Max się zatonął. No więc zawróciłem. Dodzwoniłem się do niego, kazałem mu wysłać pineskę, gdzie jest dokładnie, w którym miejscu. No i na tą pineskę płynąłem. Tyle, że jak dopłynąłem na odległość 20-30 metrów i zobaczyłem, gdzie on stoi, to się po prostu spociłem, ponieważ on stał w tak zwanym tartaku, czyli tam były konary, karpy drzew, sitowie. Wszystko, plus co sobie możesz... Wielka, dopychająca fala. I ja mam w to wpłynąć intensywna. Z silnikiem, który jest narażony właśnie na te wszystkie korzenie, szczególnie te, których nie widzę, które są pod wodą. No ale trzeba go ratować, więc wpłynąłem. Ustabilizowaliśmy jako taką łódkę. Ja byłem z kolegą na swojej łodzi, więc w trójkę zaczęliśmy próbować coś robić z łodzią Maxa. Okazało się, że gdy my dwa wiadra za burtę, to 5 wiader przez burtę. I oj, to była walka. To była naprawdę w związku walka. Z tym wpadliśmy na pomysł, że musimy tą łódkę ustawić bokiem do brzegu, złapać od strony wody za burtę i ją przewrócić po prostu razem z łódką, wylać. Tak, te fale, które... Co nam się udało? Wszystkie rzeczy przenieśliśmy na moją... I wszyscy żyją. Wszystkie rzeczy przenieśliśmy na moją łyżwę, która jest dużo większa i dużo sobie lepiej z taką falą radzi. Łódkę przymocowaliśmy do burty. No i teraz był największy problem wypłynąć z tego tartaku, nie uszkadzając sobie śruby i złapać, że tak powiem, wysokość, żeby popłynąć. No to emocje były, rozumiem, że więc teraz już... Ja siedziałem za sterem, chłopakom kazałem stanąć przy rufie, która siedziała właśnie w tych konarach i mówię, słuchajcie, wypychajcie ile możecie, w ostatniej chwili wskakujcie na burtę, ja spróbuję w tym czasie już odpalić silnik i dać do przodu. No i tak zrobiliśmy. Udało się tylko, że silnik zgasł po 10 sekundach i znowu nas zaczęło dopychać. Na szczęście odpalił jeszcze raz. No i wyszliśmy. Było to
No myśmy się tam mordowali chyba ze 2 godziny i ja już miałem taki obraz przed sobą, zmęczenie, że zostajemy zimno, tam na noc strach, po prostu w tym karczowisku. Deszcz pada. A fala przybierała. Ale, bo no to macie takie przygody, które są niebezpieczne, gęsią skórkę robią, ale są takie, których gęsia skórka pojawia się z innego powodu. Znam jedno twoje opowiadanie, takie z, pamiętasz, z wyprawy zimowej. A tak, tak. No to są właśnie te spotkania. Przyjemności, właśnie powiedz ją może, to są, bo to byłoby dobrą puentą. To są te spotkania właśnie z przyrodą, kiedy dostajesz gęsiej skórki. No, ja po prostu miałem tą łódkę zbudowaną, ale nie miałem jeszcze nadbudówki zbudowanej. I mój kolega polecił mi takich stolarzy, zresztą moich przyjaciół w tej chwili wielkich, spod Sandomierza. I problem polegał na tym, że trzeba było tą łódkę dotransportować w lutym do tego Sandomierza, czyli popłynąć tam przez zimą. Lodu na szczęście na Wiśle nie było, no ale było zimno. Dzień krótki, więc wypłynęliśmy stąd z tym całym drewnem na pokładzie, taki zimowy rejs. Jak słońce się chyli przy horyzoncie, to już musisz znaleźć sobie miejsce, żeby zdążyć nazbierać drewna, ale no o 3:30 jest już ciemno, więc coś zjesz, a potem trzeba siedzieć do tej 21:00, bo przecież nie pójdziesz o 4:00 spać, bo... No więc tak siedzieliśmy przy tym ognisku, popijając sobie właśnie whiskaczyka. Było zimno chyba, było, znaczy mróz był. -8, wszystko było oszronione takim lekkim śniegiem przypruszone i pełnia księżyca, więc było jasno jak w dzień po prostu. Myśmy przy tym ognisku siedzieli, ognisko już dogasało, był sam żar. I w pewnym momencie słyszymy łopot skrzydeł i po drugiej stronie ogniska lądują 2 żurawie. Zobaczyły nas, poderwały się do góry i odfrunęły, a my tak spojrzeliśmy na te szklaneczki, na siebie. Ja mówię, to były żurawie, a kumpel mówi, tak, gdyby mi się teraz Matka Boska ukazała, to bym się zapytał, czy widziała te żurawie. To jest tak, to jest coś tak niesamowitego, kiedy masz tak bliski kontakt z dzikim zwierzęciem, że prawie się głaszczesz z nim, że wtedy masz właśnie tą gęsią skórkę taką przez długi czas utrzymującą się, bo nawet dzisiaj, jak opowiadam, to cały czas czuję te emocje, które czułem wtedy. I to można... Tak jak mówiliśmy, przeżyć zimą, ale można też latem, jak się płynie do Torunia, jak płynęliśmy bodajże rok temu, wylądowaliśmy na Ptasiej Wyspie w okolicach Bobrownik. Wyszedł z wody bóbr, popatrzył na nas, wszedł z powrotem. Razem tam byliście? Już nie pamiętam, czy z Maksym. Rok temu? Tak. Tak. Następnie, jak już zasnęliśmy, to na sąsiedniej łasze, która była w odległości 200 metrów, siedziało 400 żurawi i darły gębę bez przerwy. Więc policzyliście? Ten koncert, no nie, no to na oko można powiedzieć. Ten koncert tego stada żurawi, po prostu obłędny klangor. A jak wstaliśmy rano, to okazało się, że każdy nasz namiot był obwąchany dokładnie przez bobra, który okrążył, każdy namiot obwąchał, bo on zostawia taki charakterystyczny ślad, jak ciągnie ogon, taki żmijowaty. Więc to te są... bobry jakoś często do was podchodzą. Bo jest bardzo dużo ich w Wiśle no i my się lubimy generalnie. Dobrze. To dziękuję bardzo za to spotkanie. Jesteśmy ukołysani w dosłownym sensie na tej łodzi. Życzymy wam kolejnych świetnych przygód, dobrych rejsów i czego jeszcze? Czego jeszcze? Szerokiej wody. Byliśmy w gościach u Maksymiliana Rigamontiego i Jacka Marczewskiego na łodzi Maksa. Pozdrawiamy stąd wszystkich i szerokiej wody życzymy naszym gospodarzom. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Warszawa ma głos. Warszawa wszystko, co ma, zawdzięcza Wiśle. Pewnie gdyby nie rzeka, nasze miasto w ogóle by nie powstało. Wisła sprawiła, że zakładano tu kolejne osady, grody, wreszcie Warszowę, z czasem zamienioną w Warszawę. Miasto dzięki rzece nabierało znaczenia, stało się stolicą Księstwa Mazowieckiego,
a potem całej Rzeczpospolitej. Dzisiaj Wisła nie pełni już roli gospodarczej, polskie zboże czy drewno nie płyną nią do Gdańska, spichlerz Europy jest gdzie indziej. Żegluga rzeczna właściwie ustała, a na megalomańskie fantazje o drodze wodnej E40 łączącej Bałtyk z Morzem Czarnym, miejmy nadzieję, nie wystarczy pieniędzy. Rzeka zwolniona z zadań transportowo-gospodarczych odzyskuje swój dziki, a raczej półdziki charakter. Wisła Warszawska, wciśnięta w gorset wałów przeciwpowodziowych, przegrodzona betonowymi wąsiskami ostróg, wydaje się niemal dziewicza w porównaniu z londyńską Tamizą albo paryską Sekwaną. Każdy, kto jej widział, zaświadczy, że te rzeki przypominają raczej smętne betonowe kanały. Jesteśmy dumni z tej dżungli w mieście, dlatego chętnie powtarzamy anegdotę o wycieczce z Japonii, która dopytywała naiwnie, ile kosztowało władze przywrócenie brzegu do tak naturalnego stanu. No cóż, zapóźnienie cywilizacyjne bywa zbawieniem dla przyrody. Wisły po prostu nie zdążyliśmy popsuć i nic nie płaciliśmy za renaturyzację porośniętych łęgiem brzegów. Same takie wyrosły. Wystarczyło nie przeszkadzać przyrodzie. Jeszcze na zdjęciach z lat 80. widać, że praski brzeg był dość starannie oczyszczany. Ostateczne zdziczenie to kwestia ostatnich kilkunastu lat. Dzięki temu mamy w Warszawie las łęgowy z kudłatymi wierzbami i wyniosłymi topolami. Topola biała, białodrzew, błyska z daleka zielonkawą korą. Czarna z kolei ma niepowtarzalny rosochaty pień. Wywrócone, rozłamane drzewa nie są wywożone, pozostają w łęgu, gdzie stają się schronieniem i pożywieniem dla tysięcy organizmów, zupełnie jak w rezerwatach. Bohaterem drugiego planu jest przybyły z Ameryki Północnej klon jesionolistny. Drzewo mało wymagające i wszędobylskie. Rośnie nie tylko w żyznym łęgu, ale właściwie wszędzie tam, gdzie dolecą jego nasiona. Na betonowych parkingach, między płytami chodnikowymi, bo jeżeli chodzi o wolę życia, równać się może z nim chyba tylko brzoza kiełkująca na murach czy w rynnach. Przybyszy z innych kontynentów jest zresztą w warszawskim łęgu więcej. Niezmiennie zadziwia mnie pnąca się po drzewach i krzewach kolczurka klapowana. Jej owoce, które przypominają kolczaste zielone kiwi, jesienią zamieniają się w lekkie gąbczaste tratwy i niesione nurtem rzeki trafiają w kolejne miejsca. Wisła jest piękna o każdej porze roku. Wraz ze zmianami klimatu zmienia się zimowa paleta. Coraz rzadziej oglądamy Wisłę w śniegu, skutą lodem, może dlatego takie widoki bardziej zapadają w pamięć. Parę lat temu zrobiłem zdjęcie dwóch bielików przesiadujących na uwięzionym w środku rzeki pniu. Było im zimno, wcale nie wyglądały majestatycznie, przypominały raczej nastroszone indyki. Zupełnie nie zwracały uwagi na mnie ani na stolice Polski dookoła. Czułem się gościem w ich królestwie. Tego dnia nie widziałem nad rzeką żadnego człowieka. Zmiana zaczyna się w lutym. Temperatury i kolory są ciągle zimowe, ale pod koniec miesiąca słychać zgrzytliwe nawoływanie lecących wysoko skowronków. To są te pierwsze jaskółki, które nie czynią wiosny. Na dobre, ptasie wędrowanie rozkręca się z początkiem kwietnia. Wiosenny łęk fosforyzuje wtedy odcieniami zieleni. Do połowy maja co kilka dni będą się tu zjawiały nowe gatunki, ale tylko niektóre zostaną nad rzeką na dłużej. Dla większości to tylko przystanek w drodze na lęgowiska. Ostatnia przyleci kolorowa, czarno-żółta wilga, której melodyjne nawoływania Jan Sokołowski, znakomity polski ornitolog, zapisał trafnie jako Zofio-Fio. Latem bywam tu rzadko. Nad Wisłą robi się tłoczno, więc czekam, aż skończą się wakacje. Najbardziej lubię długie cienie, nasycone światło i kadzidlany zapach wierzb, czyli nadwiślańską jesień. To jest najlepszy czas na nadwiślańskie spacery. Niebo jest wtedy najbardziej niebieskie, a ciepłe słońce nie ma już tej upiornej mocy co w sierpniu. Wrzesień to mój ulubiony miesiąc. Miesiąc melancholijnego, schyłkowego piękna. Z biegiem dni wierzbowe liście zamienią się w żółte strzałki, a korony klonów w pomarańczowe czupryny. Wyświechtane motyle dopijają słodki sok z opadłych jabłek. Tylko rok w moim życiu przemieszkałem poza Ochotą, na Żoliborzu i dużą część tego roku spędziłem nad Wisłą. We wrześniu godzinami przesiadywałem z lunetą
na betonowych schodkach przy bulwarze Karskiego. Brałem książkę, komputer i od czasu do czasu rzucałem okiem na rzekę i niebo. Nitka Wisły jest drogowskazem dla migrujących ptaków. Drobnica przemyka w gęstych, łęgowych zaroślach, ptaki siewkowe żerujące w nabrzeżnych błotkach lecą nad wodą, a ponad Łęgiem w słoneczny dzień można podziwiać przelot rzadkich drapieżników. Ja co roku czekam na orliki krzykliwe, ptaki, dla których tworzy się obszary Natura 2000. Przez lornetkę łatwo rozpoznać ich charakterystyczną, ciemną sylwetkę z lekko ugiętymi skrzydłami i palczastymi lotkami. Wystarczy zadzierać głowę. Dziękuję za wspólną nadwiślańską wyprawę. Przypominam, że podcast Warszawa Nadaje przygotowują dziennikarze Gazety Stołecznej i serwisu warszawawyborcza.pl. Kolejne odcinki emitujemy w piątki co dwa tygodnie. Najbliższy na 9 września przygotowują Wojtek Karpieszuk i Jarek Osowski. Temat: rowerzyści w Warszawie. Zapraszam, Wojciech Tymowski.